proszę Państwa, jesteśmy na uroczystości odsłonięcia pomnika tak zwanego Wołyńskiego i zaczynamy od oczywiście namiotów telewizji narodowej. Dzień dobry. Cześć Wielkiej Polsce. Co się dzieje? Proszę parę słów dla telewizorów. Szanowni telewizorowie, pozwól Adamie. Jesteśmy w Domostawie i to jest ten moment, kiedy za chwilę ma się zacząć msza święta. Jest pani doktor Sokołowska, jest kolega Giedroyć, jest Beata ze Stronnictwa Pracy i Adam Stanisław Przejetkowicz, który wszystko rejestruje. A tutaj, proszę Państwa, o te materiały zostawił pan Dybowski z Ruchu Kontroli Wyborów. Także naprawdę znakomite towarzystwo. A to jest pani Dybowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiamy serdecznie. Także naprawdę doborowe towarzystwo. Mignęło tu paru zdrajców, paru różnych ludzi, ale to, tego tematu nie rozwijamy na razie. Widzimy tutaj Państwa, którzy składali wieńce. Gdzieś powinien być. Tutaj widzimy pana Starosielca i na pewno gdzieś będzie Bogusław Tofilski, który jest w komitecie organizacyjnym. Także pomnik jest widoczny. Pan, poczekaj, Adam, ja tu zobaczę. O, tutaj widzimy pomnik. Ja tam podejdę bliżej, zrobię cały reportaż. Lecimy dalej. Witam panie. Ja byłem poza Warszawą na Mazowszu, nie? Witam. Tak, czołem. Robię reportaż. Bardzo dobrze. W dniu odsłonięcia niesamowitej, nie wiem, rzeźby. Postumentu, rzeźby wołyńskiej. Może parę słów dla internautów. No cóż, po wielu latach doczekaliśmy się pomnika. Miś Pityński, który go stworzył już wiele lat temu, nieżyjący, świętej pamięci. No a chyba dzisiaj będzie z góry patrzył na to piękne wydarzenie. No a my jesteśmy po to tutaj, żeby uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Zginęli dlatego, że byli Polakami, dlatego, że reprezentowali polskie wartości, polską kulturę, język, tradycje. Także musimy być wierni tym wartościom, za które oni oddali życie. Dziękuję bardzo panie. Drogi, idziemy dalej, robimy reportaż na cały tym. Jesteśmy, słuchajcie, dojechaliśmy, straszny deszcz lał. Teraz już deszczu tego nie widać, jest całkiem sucho, można powiedzieć. Uspokoiła się aura i pokażmy ludziom, co tu się dzieje. Jakie są dużo ludzi, tak na oko ile? Ile? 8000. Ile? Nie, no bez przesady, nie popadajmy w ten. Samo zachwyt. Ja bym dał tu 2000, nie więcej. I to... Nie no, to wiesz... Nie no, mam nadzieję, że dojadą. W tym razie jest gęsto. Jest gęsto, jest dużo flag. Nie wiem, dlaczego ty flagi nie masz. Panie Tomaszu, ja flagę mam. Mam, ale no to idź do samochodu. Nie, no już teraz są... A, już, no to mam nadzieję. Bo wiesz, flagi robią robotę. No. I... Gdzieś jest, ale gdzie... Zobaczcie, poczty sztandarowe, nawet zakon, zakonnicy są, a to motorowi, wschód-zachód, harlejowcy. Nagrywam to GoPro, ponieważ tu internet nie dochodzi, przynajmniej na moim telefonie. No chciałem relację na żywo zrobić, ale... Będzie reportaż wrzucony później. Będzie później, po prostu w lepszej jakości, bo jak wiecie, usługi naszych dostawców typu Play i T-Mobile są marne, a na takich małych miejscowościach to w ogóle zanikają do zera. I dobrze, żeby ten materiał nie był w pikselach, jak ostatnio. A tu mamy fajny baner, Wielka Polska.
Możemy go pokazać. O, czemu nie? O, już widzimy. Widzimy, halo, halo, widzimy tutaj. Witam, witam. Dojechaliśmy, tak? No dojechaliśmy, jak widać, szczęśliwie. No, dobrze, czekamy na syna. Na no syna wiem. Czekamy. No ale no, widzimy, jak to wygląda. No, ludzi jest bardzo dużo i wreszcie pogoda się poprawiła. No wreszcie nie pada po prostu. No, całą drogę To już jest dobrze. Miejmy nadzieję, że właśnie no, jakoś poradzimy tutaj. No. Mamy sobie radę. Damy sobie radę, są namioty w razie czego. Tutaj kiełbaski, jakieś wiejskie przysmaki. Robią wiejskie przysmaki. Tak. Nie umrzemy z głodu. Dobrze, no, dobra. My stoimy tam. Ja wiem, tam. Tam dobra, byłem, dobra. Dobrze, w porządku, w porządku. O, tutaj. Tak. Tomek, chodź tędy, wiesz? Tak. Przez tą płatkę, tam przyjdziemy koło tych. O, tutaj. Dzięki. No tutaj są, słuchajcie, różne stragany. Czołem. Czołem Wielkiej Polsce. To jest baner. Korona Kielce. Konfederacja Korony Polskiej. Korona Kielce, z Kielc, tak? To był problem, ja o 10.15. Ale nie jedziemy w Koronę Kielce. Bo my już zjechali przez tam domy. Nie, Kośnika jechał. Pozdrowienia od Jagiellonii Białystok. Takie same barwy. Żółto-czerwone. Tak. Ja wypromowałem Krzysztofa Kononowicza tego. Tak? Tak. A on mówił, że jego jakiś tam jakiś wujek był trenerem Korony Kielce. Kiedyś byliśmy w Kielcach. Świat jest mały. Tak! To wszystko to samo. Świat jest bardzo mały. Pozdrawiam. Witam się. Tomek nagrywa chyba swoje materiały. O, widzę ludzi z Czech. Albo tak mi się zdaje. O, Tomek tutaj, Tomek robi martwą naturę, jak zwykle, w Tomaszu. O, masz niepodległość i też jest. Tomaszu, jak zwykle robisz martwą naturę. Chodź do ludzi, pokaż jak tam ludzie, o, harcerzy pokaż chociaż, no. Cześć wam, harcerze. Harcerze czy druhy? Bo od którego roku się jest harcerzem? Jest. Ty mówisz od 9. No. Nie! Od... No właśnie. Nie. To jeszcze nie jest ustalone do końca. Od czwartej klasy. A, no to czwarta klasa to jest. 1-3 to są zuchowie. To jest już chyba 10 lat, nie? Od czwartej klasy. I wy już jesteście w czwartej klasie? Nie, w szóstej. W szóstej? Teraz do siódmej. Ale, o, to już jesteście harcerzami na 100%. Mnie kiedyś nie chcieli do harcerzy tam zapisać, bo miałem tam chyba 4 lata, czy coś takiego, do zuchów. Nie, i się zdenerwowałem. I później oni mówią, chodź do harcerza. Ja mówię, nie, wtedy, kiedy chciałem, to mnie nie zapisaliście, tak pamiętałem. Bo chciałem ognisko w lesie palić i ziemniaki i tam w ognisku palić. A skąd jesteście w ogóle? Jarocina. A tego Jarocina tutaj, tu z tych okolic. A. No i gmina Jarocin jest. To pozdrówcie swoich rodziców, nie wiem. Pozdrawiam. Swoją drużynę, jak ona się nazywa? 10. WDH Harlasie. O. Brawo, brawo, brawo. Dzięki. Dzięki, jesteście uwiecznieni na filmie. A tu wszędzie dygnitarze, słuchaj, chodzą. Więc wiesz, co byś
co byś nie zrobił, to na kogoś się natkniesz. Dobra, ja lecę na stragany, bo stragany są ciekawe w sumie. Na straganach chcesz coś kupić do jedzenia? Ja już kupiłem. Sobie kupiłem bigosik, 15 zł kosztuje. I ten grochówkę, 15 zł kosztuje. Drodzy Państwo, jeszcze 5 minut. Prosimy wszystkich. Tak, już lokalne społeczeństwo wzbogaciło się. Znajdą mnie przyjść na fasolkę po brytańsku. No, ale wczoraj byłem tak zmęczony po robocie, że nie dałem rady. Chodź, możesz komentować. Z właściwą tej uroczystości, godnością mogli wziąć udział. Ja myślę, że nas, Polaków, jednoczą wyłącznie tragedie i uczczenie tragedii. Bo podejrzewam, że każdy z partii tutaj nie ma, żeby ci ludzie byli z tej samej... Jest lewica, prawica, środek. Tak, ale tak, wiesz, i każdy ciągnie w swoją stronę i tak będzie jak będzie i Tusk będzie rządził i Kaczyński będzie rządził, a Polacy znowu dostaną, jakby to powiedzieć, pierdol, delikatnie mówiąc. Nie, to nie. Dobrze. To co, Tomaszu? Idziemy na stragany? To będą najciekawsze, wiesz, ujęcia, myślę.